Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnej wersji Deforesta 008D. I został ostatni dzień, no półtora dnia, do wersji 009 z trybem multiplayer. I powiem wam, że jestem zaskoczony. Tak, tutaj gram na najwyższych ustawieniach i widzę, że to w miarę pięknie chodzi. Choć mogą być takie lekkie spadki FPS-ów, ale to takie lekkie. Mam nadzieję, że one nie będą nam sprawić większego problemu. Tu sobie nieco zjemy. Ale ładnie, ładnie nam chodzi ten Deforest. Dobra, wyłącz to. I teraz tak. Co oni tu poprawili w tej wersji D? A kurde... Ja sobie ustawiłem tu jeszcze taką specjalną teksturę graficzną, gdzie po prostu świat w ogóle wygląda inaczej niż mielibyśmy się spodziewać. No, trochę minęło czasu, odkąd Deforesta nie nagrywałem, ale też na tamtym kompie. Teraz mamy nowe i nawet to lepiej wygląda. Wszystko, shadery, poziom tych, motion blur i tak dalej, no to wszystko naprawdę idzie na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, ale na razie gra się będzie dalej rozwijać i oby tak to zostało. Mam sobie jeszcze medykamenta zjadę, bo troszeczkę tego kamienia się muszę pozbyć, bo troszeczkę straciliśmy tego hapa po upadku, synka porwali. W sumie to już od dawna wiemy. I ciekawe, czy ta fabuła się kiedyś pociągnie do przodu, czy będzie w ogóle stać w miejscu. Ale mam wszelkie obawy. Tak czy inaczej, zaczniemy sobie to wszystko rozgrywać. Tak po prostu, żeby ocenić tą wersję, bo ja już tu i tak nic nie będę budował, bo to nie ma sensu. Ostatni dzień przed wersją 009, jeszcze tryb multiplayer. Więc to jest, no, piękna sprawa dla tych, którzy będą chcieli zacząć bawić się w apokalipsę wraz z kolegami. Więc to jest coś naprawdę nowego. Ciekawe, czy można ubić jedostwo. No, co uciekasz? Patrz, zaczyna uciekać, ale patrzcie, jak to płynnie w miarę chodzi. O, chodź. Co, zmęczyłaś się? Patrz kurde, nie męczy się to zwierzę. Poluje na ciebie, no. O, słyszałem inne uderzenie. Patrz kurde, suko uciekło. Jebana. Dobra, dziś chyba walnąłem w drzewo. Tylko nie wiem, w którym to dokładnie miejscu. O, może tego sobie upolujemy. O, poszło. Nie można z ciebie skubnąć? Nie. Czyli dalej nie poprawili tego błędu. Fajna detka, trzeba przyznać, naprawdę OP wersja. Może nieco skosimy i można coś zacząć budować. Co oni tu zrobili nowego? A zrobimy sobie takie coś, tylko może lepiej, żeby to tutaj leżało. Okej. Dobra, płać to szybciej. Pewnie coś zabraknie. No dokładnie, kilku liści zabraknie. I jeszcze patyki. Dobra, dawać więcej tych liści gumianych. Tu jeden. I tu jeden, dobra. To jeszcze tylko z 9 patyków. No to będzie akurat. Kamieni mamy już pod dostatkiem. Ale naprawdę teraz pięknie się gra w tego Deforesta. Jest płynna jakość, nic mi nie przeszkadza tak szczegółowo. No da się grać, no teraz to się da. I to się liczy, bo wcześniej to miałem do 20 FPS-ów, jak nie gorzej. A tu już naprawdę ładnie, o widać, że nasza postać ma jeansy, niebieskie skate'y na białych sznurówkach i jakąś bluzkę. Trochę niewyjściową,
Może zapiszemy sobie po prostu. Sam już się tak trochę ruszyłem, ale coś mi można boleć. A to mniejsza z tym. Teraz od nich rozpalimy takie proste. Ciekawe, czy to mogę. O, tak tutaj chyba nie lepiej tutaj. Jezu, ja myślałem, że jakaś karetka jedzie, a to po prostu. O, kanibale, dobra, czaję. Czaję tą sytuację. Dobra. Zapalaj ognisko. Czyli zapalniczkę mamy z biką, bo właśnie wcześniej nie mogłem do tego dojść, bo wtedy miałem zrąbaną jakość graficzną, grałem na średnich, a teraz gram na wysokich plus ultra. Dobra, gdzie wy jesteście? A, za wyłapię. Widziałem jednego kanibala. Gdzieś mi się skrył, sucz. Dobra. Jasne. To może jeszcze takie stojące ognisko. Nie, jeszcze jeden położymy sobie tutaj. Tutaj. A, zabrakło kamienia, ale jest tutaj, więc akurat. Tu mała ścina, za co was przepraszam. No i git. Teraz jesteśmy w miarę jakoś ustawieni. Nie jest źle. No to jest taka chwilowa, ona nam jakby za dużo nie da. Niemniej jednak można by było zbudować już lepszą. Kuźwa, nie wiem co to było, ale albo coś ze Skype'em, albo nie wiem, faktycznie Miris czasami robi jakieś dziwne odpały. Dobra, w dupie. Nie wiem, przejdźmy się gdzieś. No, są efekty dźwiękowe jak przechodzę. Jak miło. Dobra. Może jakieś jedno drzewo dla przykładu. O, nowe odgłosy. Jak miło. Dla moich uszu to aż przyjemnie. Słuchaj, jak na serio rąbiemy to drzewo. To widziałem. Rąb to szybciej. Jak to błyskawicznie spadło. No nawet się nie obejrzałem dobrze. A to już się tak rozleciało. Patrzcie no. Dobra, ławeczkę sobie zbudujemy. Na świętego spokoju, albo nie lepiej to. Żebyśmy mieli już takie pełne schronienie. A to może tutaj. Żebyśmy mieli bliżej. Tu patyki już można wsadzić. Nie powiem gdzie. Kamienia zbieraj. O, więcej tych pali wypadło. Jak miło. Czyli tak średnio od 3 do 5 wypada. Czasami 4. Jak żeby wiecie, było dziwnie. I nie parzyście. Ale kurde, i tak mi się to nie spodobało, że nagle mi tak wytupiło. Nie wiem czemu, po prostu ktoś musiał do mnie napisać. I nagle... Bum. Pauza. Dobra, postaram się, żeby ten odcinek nie był za długi, ale też żebym nie musiał ciągle coś robić typu buduj i buduj. Przejdziemy się oczywiście, rozejrzymy się dokładniej po mapie. Oj, ciekawe gdzie to teraz spadnie. Okej. Jak nie mam tak, a ty tu to zostaje. Raz. Gdzieś jeszcze mi spadło? Nie, teraz mi 3 pale wydupiły. Czyli tak średnio od 3 do 5. Zależy w jakiej kolejności. Dobra, czyli mamy tutaj już. Aha, kamienie jeszcze trzeba zbierać. Wow. Dobra, dawać kamienie. No i teraz będzie ciężko znaleźć kamienie, bo oczywiście. Woleliśmy sobie to zbudować, pewnie. Najlepiej. Dobra, szukaj więcej tych kamieni. Tu 3. 4. A nie, już w sumie mamy wszystkie. To nie wiem na co tak. Okej. Dobra, zapisz grę.
I można się teraz przejść ze spokojem. Mam też, żebym się napił. Tu batona zjadł. Teraz można iść. Pójdziemy sobie w tą stronę oczywiście. Nie wiem, może w końcu zrobią większą mapę. Nie wiem, bo liczę na to, że co-op, no multiplayer, przepraszam, zostanie tak stworzony, że poziom trudności będzie ulegał zmianie. Kanibale będą agresywniejsze i za to by jeszcze mogli mapę powiększyć. Tak, dwukrotnie. Żeby po prostu była większa przestrzeń i swoboda w poruszaniu się po świecie gry, jakim jest właśnie ten The Forest. Czyli te lasy, plaży i tak dalej. Ale w końcu coś słychać. Nagle się to To dziwne. Tu jest tu patyków. Widzimy nasz dom, to dobrze. Ale pięknie. Naprawdę teraz to na żywioł poszedłem. Z tą teksturą graficzną. Równie dobrze mogłem pójść klasyczną. Ale poszedłem epicką. Tak się nazywa, epic. No fajnie, wyginają się. Czyli jest fizyka. Jak miło. Działa na to fizyka jakaś. O kurde, żebyśmy się nie zabili przypadkiem. To wiecie, będzie... O kurde. Ładnie. Dobra. Mogę użyć medykamenta. Jesteśmy i tak zdrowi. Jestem w takim miejscu, że ja tu chyba jeszcze nie byłem nawet. No, zobaczymy co tu jest. Fajnie, że ta łódka wydaje odgłos piasku. Nad tym jeszcze też muszę popracować. Kamienie chyba to samo. No mogliby, naprawdę mogliby. Bo naprawdę mają spore możliwości przy tworzeniu gry i poprawianiu jej. No ale tak być nie może sobie. Bo jak trzasnęło. Można chociaż to pływać pod wodą, czy dalej nam to uniemożliwiają. Uniemożliwiają, bo kurczę, jak dla mnie to powinno być naturalne, że koleś powinien być pływać pod wodą, no a okazuje się, że nie może, może ma jakieś lęki przed nurkowaniem, nie wiem, boi się kurczę tego, że mu kanibal spod wody wylęgnie i zacznie kurde go gryźć po stopach. No różne są fetysze kanibali. To trzeba płynąć. Nie da się jakoś przyspieszyć tego pływania. Nie, pewnie się nie da. Trochę dziadostwo, muszę to przyznać. Być może jak już będą mieli na to więcej środków, to wcześniej czy później ruszą dalej z grom. Fajnie, że można z łatwością się wspinać. Nie. Ała! Kurde, jakie to jest niedorozwinięte. Pozdro. Dzisiaj pierwszy raz w Defereście się wspinamy. Tak po prostu for fun. I bez powodu nawet. Nie mamy celu nawet tej spinaczki. Tu! Kurde! Weź sobie no, ten stoperan, nospę i tego, apap w jednym. I kurde, idź ty do łóżka. Nie wierzę. Facepalm, po prostu facepalm. No, to jest właśnie główna postać The Foresta. On wszystko zrobi, żeby się połamać nawet. Fucking bezsens. Jak dla mnie. Tu się musisz kurde już umieć. Dobra. Zdechliśmy, nie? Nie. Fajnie, że wylądujemy u kanibali. Fajnie, żeśmy wylądowali u kanibali, skoro nawet nie zostaliśmy porwani. No pozdro. Pozdro. Super, dobra. O to mi chodziło przynajmniej.
się wydaje. Tutaj trochę pospędzamy czasu, tak z kilka minut. Aż do lekarstwa, no jesteśmy normalnie, kurde, skończeni. Co to? Gdzie? O ty! Okej, dobra. No to żeśmy dostali po papie. Dość nie ciekawa sytuacja. No, no co się patrzysz? Taka kurde. No i to w sumie by było na tyle, bo nie chcę robić dłuższego odcinka, to będzie taki bardziej krótszy. Ale tak, jak dla mnie nic nie zmienili do tej pory, żadnych nowości nie dodali, a bardziej tylko ją psują. Mam nadzieję, że w dziewiątce będzie ten co-op multiplayer, bo pisze co-op multiplayer wyraźnie, więc ja żywię nadzieję, że oni to tak zrobią dobrze, że będzie można grać w nieskończoność, a jeśli tak, to można nawet jakąś taką specjalną serię utworzyć pod to, że nie wiem, jeden odcinek single player, tam potem jeden odcinek multiplayer plus co-op, nie wiem, jak wszystko będzie dobrze, to po prostu pogramy w kilka osób i będzie git. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo nie chce mi się robić dłuższego. Z tej strony był Skorpio. I jakie są wasze odczucia po 8 wersjach Deforesta bez multiplayera, który będzie w następnej 9? Bo ja myślę, że no single player niczego sobie udany, tylko po prostu no jest dużo masowych błędów, no które poniekąd nie zostały rozwiązane i będą na pewno jeszcze spostrzegane i usuwane. Nie wiem, jak to twórcy wszystko uzgodnią, ale mam nadzieję, że będzie tych błędów coraz mniej z wersji na wersję, a multiplayer myślę, że będzie udany. No to trzymajcie się na razie, do następnej wersji Deforesta, w której być może już będziemy w większym gronie znajomych i po prostu będziemy cisnąć w tą grę. Trzymajcie się na razie, yo!